Przede wszystkim zamówmy 7. A to jest to, czego szukałem. Znajdujemy się tutaj. Jak widać, mapa trochę oszukuje. Ponieważ tutaj znajduje się jakaś jaskinia. I tutaj znajduje się coś właśnie, czego szukałem. Ciach, 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 ciach. I ten potworek ma przy sobie kościany sztylet. Właśnie tego szukamy. Przyda nam się prędko, ale kiedyś nam się przyda. No to... tu jest wjazd do tunelu. Kurczę, myślałem, że będzie tutaj coś więcej rzeczy. Jakieś... jaskinia pełna potworów. Coś takiego? Nie, to tylko wjazd do tunelu. Okej, mamy poziom 10. Nie mam najmniejszego pojęcia, na którym poziomie ten Dante w końcu zechce się przyłączyć do nas. Ale możemy dać mu jeszcze jedną szansę. Mianowicie pójdziemy sobie do Drenholmu. Oraz oczywiście tutaj będzie parę rzeczy do ubicia. Ale co tam? Nie, czekajcie. Tutaj pójdziemy teraz. O, właśnie, właśnie tego szukałem. Skinia wilków. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj dobić poziom 11. I wtedy zechce Dante do nas wchodzić. Wow, wow, wow. Dynamit. Dynamit zawsze jest mile widziany. Rozbudzacz, lek na migrenę. Tego już nie potrzebujemy. Okej, to miała być jaskinia wilków, a tu widzę na razie parę szczurów. Chodźcie, bijemy. Nie ma się co bawić w tury. Szczury kanałowe. Okej. Potki, zawsze mile widziane. O, patrzcie, i są wilki. Jakiś mniejszy szkielet. Trochę expa, nie będzie na pewno, raczej nie będzie problemu. A jednak troszkę będzie problemu. Są troszkę wytrzymałe te małe wilki. Jeszcze nie wyglądają na poważnie, ale jednak mają trochę expa. Okej. Ale efekt osiągnięty, awansowaliśmy poziom. Czy to zachowam sobie jeszcze ten punkt, jeszcze... Jeszcze nie jestem pewien, na co zechcę go dać. Wow, wow, patrzcie. Zbroje. Rubinowy naszyjnik. Diament. Krzem leczenie zmęczenia. Te zbroje wezmę sobie. Średnie obciążenie, to już nie jest fajne. Szkielet nic nie zawiera. Kondensator. Kondenso. Jestem magiem. Żadne kondensatory mnie nie interesują. Ok, jesteśmy teraz troszkę mniej skuteczni w walce. Mamy mniejszą prędkość. Ale jeszcze parę szczurów będziemy w stanie ubić. Dokładnie. Wytrychy. Ja już mam jedne wytrychy. Skórzane rękawiczki. Ok, wezmę sobie, ponieważ nie mam żadnych. Czy co? Że te wytrychy... Że ja je dam Virgilowi. Że dzięki temu będzie w stanie coś robić z nimi. Ale ty nie masz żadnego obciążenia. Ale boję się, że jak mu dam te zbroje, to spróbuję jakieś założyć. Zakładanie niezidentyfikowanych zbroi to ryzykowny biznes. Trzymaj jeszcze to. Okej, dobra. On już ma umiarkowane. Ja mam lekkie. Naboje. Gdzieś tam je się da sprzedać, więc... się tym nie przejmujmy. Dobra, Dante, ostatnia szansa. Mam nadzieję, że teraz zechce się przyłączyć. Ciemno jak noc. Bo to jest nas. Ale dobra. Mhm.
Halo? Źle. Cóż, trudno. Nie chce się już do nas przyłączyć. Może ty piesu poczekaj. Nie. Nie wiem czemu nie chce się przyłączyć. Odejdź. Kompletnie nie chce się teraz do nas przyłączyć. Może dlatego, że już wykonaliśmy to zadanie? Nie wiem. Cóż, trudno. Trudno, nie udało się. Tak czasami bywa. Chciałem być miły, ale nie wyszło. Mianowicie, jeżeli on by nam pomógł w wykonaniu tego zadania, to wtedy odzyskałby łaskę króla Pretora i mógłby wrócić do dworu. Co by było miło dla niego. Ale nie, nie możemy mieć w życiu miłych rzeczy. Okej, dużo wilków, ale... A tam nie ma się co bawić z nimi. Po prostu w życiu nie można mieć miłych rzeczy. Niektórzy nie mogą mieć w życiu miłych rzeczy. Dobra, jesteśmy tutaj w Cambry z powrotem. Teraz będziemy gadać ze strażnikami, z wszystkimi strażnikami. Dlaczego? Jak już się dowiecie, jak już znajdziemy odpowiedniego strażnika, z którym chcemy pogadać. Człowiek... nie ma żadnych strażników. O! Nie. To nie ty. Nie ty. Myślałem, że to on. To ten gość szukam, tego gościa szukamy, ale nie, 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 to nie on. No to... Gdzie są jeszcze jacyś strażnicy w tym mieście? Jest śmietnik. Nic ciekawego. Najwięcej się ich kręci tutaj przy barakach, ale cóż. Przepytaliśmy wszystkich przy barakach i nie ma nikogo, żaden z nich nie jest tym, kogo szukalibyśmy. Więc szukamy dalej. Okej, znalazłem go. Zagadamy do niego, to on zmieni imię. Na... Dudley Croston. Hej, to ty jesteś Dudley Croston? Ależ tak, to ja. Czy my się znamy? O co chodzi? Kitzel Price prosił mnie, aby cię odszukać. Pich, ten arogancki urzędas. Uważa, że może mnie traktować jak jakiegoś chłopca na posyłki. Czego on ode mnie chce? Martwił się, wysłał cię, a ty już nie wróciłeś. No to powiedz mu, że wstąpiłem do straży w Drenholmie. To są elitarne jednostki. Zostanę tutaj wytrenowany porządnie, a nie tak jak w tych jego bezsensownych zadaniach. Teraz muszę się oddać swoim obowiązkom. Czy masz jeszcze dla mnie jakąś oficjalną sprawę? Nie. Dobra, tyle jeżeli chodzi o ucznia. Cóż, trudno. Kronobrny uczeń. Poczekamy do rana i odwiedzimy króla Pretora. Wow, co to? Co ci się... Nie wiem, nie wiem co tu się stało. Że przysnął i mu się zbroja gdzieś tam przysnął i upadł na ziemię i zbroja się już chodziła. Nie, nie wiem. A on twoje sztaby. Proszę. Doskonale, dziękuję ci za zwrócenie moich poborów. A to twoja zapłata. Wiesz co, nie będę się naprzykrzał królowi. Czy coś jest, czy mój panie? Nie, nie mam żadnych zadań natury osobistej.
Nie, to są sprawy wewnętrzne. Znajdę inny sposób. Być może przydasz się do czegoś innego. Dobra, więc do zobaczenia. Trochę dziwnie się wydawał. Zamroczony, czy coś takiego? Z pewnością to nie są jakieś sprawy rodzinne. Z pewnością to nie jest jakiś... sprawa jakiegoś brata, który gdzieś zaginął, który ma prawo objąć tron i którego z pewnością nigdy nie przeprowadzimy z powrotem tutaj, do tego królestwa. O nie. Z pewnością żadna z tych rzeczy. Przejdziemy się do Zamglonych Wzgórz. Ponieważ tam jest taka pani od identyfikacji rzeczy. Tak, od razu pozabijamy, co się da. Oni, że zabijają rzeczy szybciej niż ja mogę na nie klikać. Okej, niedźwiedź. Dalej. Ta pani znajdowała się gdzieś tam. Dokładnie tutaj. W innych miastach też zapewne są ludzie od identyfikacji, ale... to wiem najbardziej, gdzie jest. Dobra. Mamy te nasze zbroje. Cacy ładne. Powiedz nam coś o nich. Wow. Mroczny hełm? Zdolnienia magiczne plus 20. O, wcześniej tego nie widziałem. Trzeba zmienić asortyment. Dobra, to zidentyfikuj. Magiczna kolczuga. Oraz mała mistyczna kolczuga. Zobaczmy, daje ona nam KP 17. Więc lepsza ochrona przed pozostałą odporności plus 10. Ochrona przed elektrycznością. To ma odporność na obrażenie plus 16. Czekaj, zobacz jak nałożę. Coś na obrażenia 35. Tutaj 22. Więc chyba jest lepsza niż pisze w opisie. Co prawda sporo waży. Zbroja skórzana. A co by było, gdybym dał ją Virgilowi? Ile ta twoja zbroja waży? 100. A to nie najgorzej. Obciążenie brak. Teraz będziesz miał lekkie obciążenie. Aha. Ja sobie nałożę tą zbroję, ponieważ mało waży. Aha. Nie. A właśnie, czy... Nie. Myślałem, że ona ma od perswazji, ale nie ma. Nie, to nie jest mi potrzebne. Będzie ci potrzebne. Jeszcze chcę to sprzedać. Dobra. Ma obciążenie lekkie teraz. Nie, czekaj, to sprzedam. To trzymaj. Aha. Robimy porządek i idziemy do kowala. On powinien skupić te i tamte rzeczy. A jak nie, to Ristezę na pewno coś skupi. Tak. 1300 monet? Wow. Nie mamy żadnego gnoma, który tak mógłby to używać, ani krasnoluda, więc sprzedamy mu to. Okej, nie ma kasy, żeby nam zapłacić więcej, więc mu nie będziemy więcej sprzedawać. To tego nie chcę kupić. Moglibyśmy kupić coś od niego. Ale on nie ma nic ciekawego. Pistolet jakiś.
jakieś rękawiczki, meh. Może Ristezę da nam jakąś cenę. Okej, okay, może być. Patrzę rzeczy... Nie ma nic ciekawego, co by mnie interesowało, więc to sprzedaję. Okej, okay, mamy trochę kasy, mamy trochę rzeczy. Możemy ruszać dalszą drogę. Nie, nie możemy. Jeszcze jedną rzecz muszę tutaj załatwić. Zagadamy do naszego ziołka, Maga. Ponieważ powinien on oferować szkolenie, które teraz mnie interesuje. Perswazja, tak. Oczywiście. Ciągnąłeś pierwszy stopień swojej czynienia. Jesteś bardzo wspaniałomyślny. Nie wiem, kto daje eksperckie szkolenie perswazji. Będę musiał to zajrzeć. Sprawdzić. Nie, żebyśmy teraz tego potrzebowali, ale... Ale kiedyś się przyda. Okej. Okay. I po tych wielu... Po tych wielu przygodach w końcu możemy ruszyć do Tarantu. Ciach, 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 ciach. Tak. Dziwi mnie, że jeszcze nie spotkaliśmy nikogo z tej zabójców. Tej, jak to się nazywa? No tej molochańskiej ręki. Ołtarz Torga. Czekaj. To jest interesujące. Przejdziemy się tam. Okej, okay, to jest po prostu ołtarz. Zobaczmy. Coś tu pisze jakoś? A nie, nic nie pisze. Nie wiem, być chyba jakiś opis. Okej. Okay. O, tu coś było. Tu jest. Wielki Torgu, silny Torgu, znasz nasze kości i krew. Wiesz, wielki Torgu, silny Torgu, jak powód silny twój gniew. Stary Torgu, mądry Torgu, twoje dzieci drogę zgubiły. Stary Torgu, mądry Torgu, ich serca cenę spłaciły. Wielki Torgu, silny Torgu, rubiny ci składam w ofierze. Wielki Torgu, silny Torgu, ja mam twój, póki mnie śmierć nie zabierze. Okej, to jest pierwszy nasz ołtarz w grze, jaki spotkaliśmy. W Arkanum można składać ofiary bogom. Każdy bóg ma jakąś ofiarę. Widzieliście. Ten wymaga rubinów. I cóż, dając ofiary, otrzymujemy jakieś błogosławieństwo. Niestety, błogosławieństwa bóstw się nie nakładają, więc jak weźmiemy coś od jednego, to kasuje nam się błogosławieństwo, jakiekolwiek inne wcześniej otrzymaliśmy od innych. Nie ma żadnych rubinów, żeby mu złożyć. Zresztą z bóstwami jest jeszcze pewien myk, którą wspomnę kiedy indziej. Bóstwami przez długi czas jeszcze nie będziemy się przejmować. Okej. Okay. Jesteśmy w końcu w Tarancie. I dalej nie ma butów. Cóż za nieprzyjemne miejsce. Właśnie, mieliśmy odebrać chyba jakąś pocztę. Dom mody. Nie, ja nie chcę iść do domu mody. Siema, człowieku, wyglądasz na smutnego. Pogadamy z tobą później. Jest tawerna. Telegraf. O, właśnie. Telegraf. Czym ci się może służyć panu Tarancki Urząd Telegraficzny? Czy macie może telegram do Virgila? Tak, w rzeczy samej. Należą się dwie monety. Dobrze. Dziękuję. Zapraszam ponownie. Dobra, zobaczmy, co tam pisze w tym telegrafie. Odkryłem bardzo ciekawą rzecz dotyczącą naszych przyjaciół z dziwnymi amuletami. Stop. Wyruszyłem, żeby sprawdzić moje przypuszczenia. Proszę, przyjmijcie moje przeprosiny. Telegram sent by Elder Joaquin. I don't know what to make of it. It seems that he thinks it's very important to find out why these men are trying to kill you. Much more important than being here to protect you. Nie potrzebuję ochrony. Oh, that's just bloody wonderful. Then maybe I'll just go home and leave you to get your skull smashed by... Listen, I don't understand this any more than you do. Not long ago, I'd have had a good belly laugh over this whole thing.
Lepiej trzymajmy się rzeczy, które już wiemy. Trzeba znaleźć właściciela pierścienia. Yes. There is a particular wisdom in your words. And crying about this prophecy gibberish isn't going to keep a knife out of your ribs. I'll shut up for a while and we'll concentrate on that ring. If we find the owner, maybe we'll find out why those bloody assassins want it so badly. To brzmi rozsądnie, Virgilu. All right. Listen. Tarant is a big city, and a man needs to watch what he does and who he talks to. Believe me, I know a lot about surviving in places like this. This and worse. Just keep one eye always open, and one hand always on your weapon. You can't trust strangers, and sometimes not even your friends. I used to... Wygląda na to, że dużo wiesz o życiu na ulicach. I used to... Well, that was another time. I know my way around. Just be on your guard and I'll be watching out for you as well. Virgil, o co chodzi? Skąd pochodzisz? No, I don't want to talk about it. I'm sorry, I didn't mean to... There's so much I have to learn. Joachim says the free man is defined by what he does today. I look no more behind you. Okej, dobra, rozumiem. Chodźmy, Virgil. Yes, let's keep moving forward. Dosyć niefortunne imię. Wspomnę jeszcze raz, Virgil. Może dla tych, którzy nie są obeznani w arkanach języka angielskiego, przetłumaczyć Virgil na polski to może byłoby jakby... O, Prawisław. Prawisław, tak. Coś ten deseń. Dobra, doczytajmy do końca ten telegram. Proszę nie przyjmijcie moje przeprosiny, ale nie będę mógł z wami spotkać w Tarant. Stop. Zdaję sobie sprawę, że jest to dla was trochę dezorientujące. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące religii Panarii, zapytajcie dowolnego kapłana. Stop. Wydaje mi się, że jest jedna świątynia jego kultu na północnym kraju przy ulicy Lion's Head. Stop. Kiedy już się wszystkiego dowiecie, zajrzyjcie do Stillwater. Stop. Zostawię tam wiadomość u karczmarza w krwawiącej róży. Dowiedzcie się z niej, gdzie mnie szukać. Stop. Joachim. Stop. Nie za bardzo. W to wierzę. Joachim. Jesteś taką niedostępną osobą. Nie potrzebujemy tego. Okej, w następnym odcinku pójdziemy do Piskyler i Sons zapytać o ten pierścień. No i może dowiemy się coś o nim. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.